Stan po stanie. Szczęść Boże Państwu. Spotykamy się w bezpośredniej bliskości rocznicy stanu wojennego. I chyba trzeba przyznać to z wielkim bólem i zażenowaniem, że coraz bardziej zaciera się w nas świadomość tamtej daty i tamtych wydarzeń. Coraz trudniej zapewne jest uświadomić młodemu pokoleniu. Przekazać mu przez nas, świadków tamtych dni, samą istotę tego stanu wojennego, tej wojny polsko-polskiej. I obawiam się, że jego powieści z innego świata, z jakiegoś świata politycznej baśni i fantazji, pobrzmiewają relacje świadków tamtych zdarzeń ludzi bitych, represjonowanych, pałowanych, internowanych. Z jakimś niedowierzaniem podejrzewam, młode pokolenie może słuchać tych opowieści o cenzurze, o ludziach pozbawianych pracy, o nakłanianych do współpracy ze służbą bezpieczeństwa, o ludziach, którym łamano sumienia. Czy to naprawdę istniało? Każdy zapis jest ulotny, każde niemal słowo bywa dziś relatywizowane, kwestionowane, podważane. Zauważmy rzecz bardzo ogólną: to w świecie faktów zaczęła decydować opinia publiczna, a jeszcze bardziej opinia medialna. Można więc dysponować pewnymi tak zwanymi do niedawna niezbitymi dowodami, niezby, niezbitymi faktami w postaci konkretnych dokumentów na przykład dokumentów mówiących o współpracy tak zwanej legendy Solidarności ze Służbą Bezpieczeństwa. Dokumenty, powiedzmy, są, powiedzmy, że są, ale jakie mają znaczenie? Przecież wystarczy, jak sam zainteresowany powie raz, drugi, piąty przed kamerami coś bardzo enigmatycznego w swoim stylu: Panie, wie pan, ja byłem za, nawet przeciw. Wiesz pan, ja w tym czasie stawiałem, panie, plusy ujemne, a czasem też plusy dodatnie, a w ogóle to jeszcze mogę to i owo dorzucić i pójdzie panu w pięty. Proszę państwa, chcę być dobrze rozumiany. Nie chodzi mi o to, by stwierdzać, że upadła legenda solidarności współpracowała w wydarzeniach 13 grudnia. Nie insynuuję takiej tezy, nie stawiam w ogóle żadnej tezy dotyczącej TW Bolka. Próbuję tylko wskazać, że w sprawach dotyczących najbardziej znanych osób tamtej epoki, w sprawach najbardziej fundamentalnych, w sprawach najbardziej znaczących dla naszego wczoraj i dziś, pomimo że dysponujemy faktami, że mamy całe archiwa teczek, dokumentów, wydawałoby się niezbitych dowodów, tak naprawdę to wszystko ustępuje pod presją opinii. A opinie bywają zmienne jak nastroje, jak emocje i może dlatego po okresie jednoznacznego potępienia. Jednoznacznej solidarności z ofiarami. Przyszedł czas, w ostatnich latach, zauważmy, zupełnie niedawno, przyszedł czas zupełnie innej narracji i innych ocen. To przecież zaledwie w 2016 roku pułkownik Mazguła powiedział: cytuję te słowa za polskim radiem: Nie powiem oczywiście, były tam bijatyki, i jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie najczęściej jednak, Dochowano jakiejś kultury w tym wszystkim, w tym całym zdarzeniu. Ja przeżyłem już stan wojenny, byłem już dorosłym oficerem i nie pamiętam, żeby po ulicach działy się jakieś dziwne rzeczy, jakieś szczególne prześladowania. Pamiętam jednak, że zarówno generał Jaruzelski, jak i cała jego ekipa w sposób dobrowolny oddał władzę w sposób pokojowy. To jest dowód na to, że naród był wspólnie ze sobą, że byliśmy razem. Nie wolno teraz pokazywać, kto był większym albo mniejszym, jak to zostało określone, oprawcą. Gdzie ci oprawcy? Proszę Państwa, przywołuję ten dość długi cytat z kilku względów. Po pierwsze, co zrobić z takimi słowami, z taką oceną pochwalną zbrodniczego stanu wojennego? Co mogą znaczyć takie słowa, jak te przed chwilą zacytowane, że coś stało się w sferze rozliczenia prawnego? Po drugie, co dzieje się z nami, którzy wsłuchiwaliśmy się w te słowa? Kim byli ci, kim są nadal ci, którzy gorąco, gromko te słowa oklaskiwali, dawali im publiczny wyraz swojej aprobaty? I wreszcie. Kwestia ostatnia. Czy sądzimy, że stulecie odzyskania niepodległości znaczy, że mamy tak naprawdę tę niepodległość zapewnioną, że nosimy ją w sobie? Niekiedy w ciągu tego roku, rocznicy setnej odzyskania niepodległości, przywoływaliśmy słowa jednej z popularnych piosenek: Wolność kocham i rozumiem. W, obliczy, w obliczu kolejnej rocznicy stanu wojennego chcę się zapytać. Czyżby? Czy rzeczywiście wolność kochamy i rozumiemy?